22 lipca przypada święto świętej Marii Magdaleny. Jest to również dzień wspomnienia świętej Marii z Betanii. Maria była siostrą Marty i Łazarza. Mieszkali oni w Betanii. Maria uwierzyła w Chrystusa jeszcze przed wskrzeszeniem brata. Była tą kobietą, która według słów Jezusa wybrała dobrą cząstkę, słuchając słów Zbawiciela. To ona namaściła Jego nogi drogocenną maścią nardową. Według tradycji Maria i Marta były w gronie niewiast, które pośpieszyły do grobu Jezusa z wonnościami w pierwszy dzień tygodnia, w dniu Jego zmartwychwstania. Po męczeńskiej śmierci archidiakona Szczepana i rozpoczęciu w Jerozolimie prześladowań wyznawców Chrystusa, Żydzi wygnali sprawiedliwego Łazarza, którego wskrzesił Jezus, brata Marii. Siostry opuściły Palestynę wraz z bratem i pomagały mu głosić Ewangelię w różnych krainach. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Marię z Betanii, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.